Witaj! Jeżeli chcesz wspierać tę serię, zostaw łapkę w górę, skomentuj i subskrybuj mój kanał. Dziękuję za uwagę i zapraszam na odcinek. Cześć, tutaj Hilpiter, robię nam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to odcinek numer 50 Facecam. Wielkie spotkania, aż 4 mecze dzisiaj zobaczymy w tym odcinku. Czas tutaj dać czadu, proszę Państwa, wszyscy. Mam nadzieję, że wszyscy mnie będziecie wspierać bardzo mocno. Zostawicie rekord lajku, bo to jest odcinek numer 50, jubileusz, Facecam, 4 wielkie mecze. I uwaga, za chwilę zobaczycie coś ciekawego, bardzo ciekawego. Coś, czego nie przewidziałem, a FIFA jeszcze bardziej uatrakcyjniła dzisiejszy odcinek. Otóż, jeżeli dobrze pamiętam, to miałem zagrać tak. Mecz z Milanem numer 1, potem symulować z Aston Villa, potem mecz z Chelsea, z Tottenhamem i znowu z Milanem. A teraz FIFA dorzuciłem jeszcze mecz FA Cup z Manchesterem, więc ten Manchester musiał się wepchać. To musiał być odcinek z Manchesterem United. Taki specjalny odcinek bez takiego meczu. I to jeszcze na Old Trafford, to nie jest, kurde, specjalny odcinek. To jest naprawdę teraz już super odcinek. I powiem tak, gramy dzisiaj tak. Manchester, Milan, Chelsea, Tottenham. 4 spotkania, tak jak obiecałem. Więc proszę Państwa, nie możecie tego przegapić, musicie obejrzeć od początku do końca, gdyż gwarantowane są nieziemskie emocje. A pierwszy mecz to mecz z Manchesterem na Old Trafford. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będzie niesamowicie. Widzicie, to jest ten hype, to jest ten widok z lotu ptaka nad Old Trafford. Nawet kamerzyści wiedzą, że to jest wielki spektakl, wielkie spotkanie. To są derby północno-wschodniej Anglii. Mimo, że to dopiero 1/8 FA Cup, to zawsze te spotkania są mega ważne. Za chwilę zobaczymy wyjściowe jedenastki obu zespołów. Na pewno bardzo mocne. No, jest Suarez. Dopiero co 2 tygodnie temu Suarez przenosił się do Manchesteru i teraz już gra przeciwko Liverpoolowi. To jest sensacja stulecia. No ale cóż, mamy własnych bohaterów. Jak zwykle FA Cup to jest szansa dla młodych zawodników. Tutaj nie ma faworyzowania w trudniejszych czy łatwiejszych spotkaniach. Zawsze ci zawodnicy dostają swój czas na grę. I za chwilę rozpoczynamy, proszę Państwa, pierwszy mecz dzisiejszego wielkiego odcinka. Suarez, od razu zaczynamy od kontrowersyjnego poziomu emocji. Ian Lowcroft, sędzio tego spotkania, a my zapinamy pasy i lądujemy w fotelach. O, jest pierwsza szansa. I od razu gol! Angel Di Maria! No to można się było tego spodziewać, że Angel Di Maria od razu zacznie z wysokiego C. Old Trafford, ten zawodnik, to jest klasa sama w sobie i właśnie w tym momencie to widzimy. Zaspałem trochę, no ale pierwsze koty za płoty. O! Juan Mata. Pole karne. Dobrze, wybijałem piłkę. Jest szansa na kontrę. Mesquida, ależ teraz przyspieszył, ale to jest torpeda w nogach Mesquida przed szansą na wyrównanie, ależ perfekcyjny ślizg Phila Jonesa. I nie, no Suarez. Luis Suarez. Jeszcze biegnie w stronę sektora kibiców Liverpoolu, no to jest... Teraz jest przyspieszenie. Malarczyk, Mesquida, może być kontaktowa bramka. Słupek ratuje United. Nie. To powinien być gol. God damn it. I kończy nam pierwsza połowa tą sytuacją, gdzie powinniśmy strzelić bramkę, no ale gramy słabszym zespołem oczywiście. To nas nie usprawiedliwi, ale 0-2. I też po golu Suareza. O, Lallana, jest już piłka, szansa. Lallana! Jak? Jak ty tego nie trafiłeś? I'm done. Koniec. Już nic nie można zrobić w tym meczu. Come on, Stevie. Foul! Jest! Sytuacja w końcu. Może gol z wolnego. No to chyba jedyne, co nas w tym momencie ratuje, i to Pjanić będzie podchodził do tego wolnego. Miralem, proszę, strzelę. Teraz jest najważniejszy moment w tym... Nie. Nie,
dlaczego mamy to wygrać? No, no i koniec tego meczu. Rozpoczynamy nasz świetny świąteczny odcinek od masakry. No cóż, pierwszy mecz to nie był mecz, jaki byśmy chcieli zobaczyć, ale graliśmy dosyć takim składem, wiadomo, no FA Cup, kapitulanka, pod początku mówiłem, że w ten puchar nie inwestuję, nie stawiam tutaj kluczowych zawodników do gry, daję szansę młodszym, więc ewentualne odpadnięcie z pucharów do tych domowych jakoś mnie nie będzie tutaj specjalnie martwiło, no bo w zeszłym roku wygrałem oba puchary i teraz ich po prostu wygrywać nie potrzebuję. Za to potrzebuję wygrać ten puchar, czyli Ligę Mistrzów. I to jest ważniejsze niż FA Cup. I teraz na 100% wyjdę najlepszym zestawieniem przeciwko Milanowi, więc wracamy do przeszłości. Milan-Liverpool, tym razem jest to dwumecz. 1/8 Ligi Mistrzów. Zapraszam na San Siro. Kolejny ważny mecz i kolejny raz widzimy ten widok z helikoptera, z lotu ptaka nad stadionem. Szkoda, że takich widoków nie mamy nad Anfield, gdyż byłyby one bardzo mile widziane. Zobaczmy pierwsze wyniki. Coś ciekawego? Niezbyt. Nie ma żadnych sensacji w pierwszych meczach. Teraz też nie powinno być sensacji. Powinniśmy ten mecz wygrać. Jesteśmy faworytami. Milan to nie jest ten sam Milan co kiedyś, a Liverpool rośnie w siłę. No i zobaczmy wyjściowe jedenastki. To jest po stronie Milanu Roberto Soldado jest na boisku. Widzę, że zakupiony przez Milan. Za chwilę zobaczymy moją wyjściową jedenastkę, tam powracający po kontuzji wreszcie Daniel Sturridge. Bez niego szło nam bardzo, bardzo ciężko. Teraz powraca, jest DS 15 na boisku wraz z resztą gwiazd Liverpoolu. Gerard, Pjanic, Sterling, on już strzelał bramki ostatnio, dobił to Sturridge! 1-0! 1-0! Come on! Świetna akcja Sterlinga, obrócił się, strzelił. Bramkarz źle odbił piłkę, Sturridge był na posterunku i to jest powrót króla Daniela. Król Daniel od razu strzela. Jeremy Menez! Nie ma gola, broni z linii bramkowej! Simon Mignolet, świetnie. Jest okazja na wyjście Markowicza, ale teraz ma dużo miejsca, ma świetną pozycję. Lazar Markowicz wchodzi w pole karne, niekryty jest Sturridge na 2-0, piłka ląduje w siatce. Daniel Sturridge podwyższa wynik spotkania, dwie bramki na wyjeździe, to już jest plan maksimum ewidentnie zrealizowany. Milan jest na deskach, już nie może się chyba podnieść, choć mecze tych dwóch drużyn udowodniły, że przegrywając 0-3 można mecz jeszcze w karnych wygrać, ale tu na razie karnych nie ma. Koniec pierwszej połowy. Właściwie 2-0. Prowadzimy na San Siro. Jest wszystko pod kontrolą, tak jak należy. O! Soldado w polu karnym! Strzela na bramkę jeden z zawodników. Andrea Poli broni ten strzał. Nie, nawet nie była obrona. Nad bramką piłka przeleciała. Oh fuck me! De Silio przeciwko swojemu byłemu klubowi wykonuje interwencję życia. Znowu Soldado, tym razem strzela w słupek. Mamy po raz kolejny szczęście, ale to jest nieważne. Ruszamy z kontrą. Danny Ings, on potrafi teraz przyspieszyć, on musi teraz przyspieszyć, a Rami to nie jest torpeda. Rami, łatwo minięty. Danny Ings! Jeszcze broni się Milan. Jeszcze Gerrard na dobicie, znowu fantastycznie broni Diego Lopez. Znów jest okazja, tym razem Lazar Markowicz musi wykończyć Milan! Nie, nic nie musi. Może Danny Ings, on też chce tutaj spróbować szczęścia. Danny Ings po raz kolejny. Ings tym razem! Chciałem powiedzieć, że musi być gol, ale nie. Tak jak wspominałem już milion razy, musi to na Rusi. Okej, no teraz to już do 3 razy sztuka. Proszę Państwa. Jeszcze Milan nie odpuszcza. Jest takie powiedzenie jak do 4 razy sztuka? Zobaczmy, może to działa.
O, w jego przypadku działa. No, Danny Ings aż 4 prób 100% potrzebował, żeby zdobyć bramkę. No, ale koniec końców 3-0 jest. No, teraz będzie dopiero jazda, jak przegramy 0-3 na Anfield. No i właśnie, koniec meczu 3-0, chociaż powinno być has 7. No i dobra, dajmy tą bramkę jedną Milanowi, 7-1. No dobra, mamy 2 mecze ze sobą, jest to półmetek. Przed nami mecz z Aston Villą, którego nie gramy, oczywiście tak jak wspominałem wcześniej, symulujemy to spotkanie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych sensacji, wygramy, gramy u siebie, nie będzie żadnych problemów z wygraną. Jakieś problemy tutaj, okej, zespół. Załóżmy, że zagramy w takim ustawieniu, 4, 2, 3, 1. Coutinho nie grał od początku, więc teraz sobie zagra, tak samo Origi, Inks. No i nie powinno być tutaj problemów z pokonaniem Aston Villa, tak jest, 3-1, bramki Origiego, Coutinho i Inksa i honorowa. Aha, i czerwona kartka się dla Szkretela. To nie jest ciekawe. O, powracamy na fotel lidera, więc Manchester musiał 2 mecze z rzędu jakoś totalnie spartaczyć. No cóż, nie narzekam, nie narzekam. Arsenal też ma 3 punkty straty, więc nadal ten wyścig nabiera tempa. O, mamy też troszkę raportów od naszych scoutów. O, Nicolas Martin, bo to Francuz, tak się powinno jego nazwisko wymawiać. Nicolas Martin, prawdopodobnie jest to napastnik, gdyż swoje... Przecież nie, swoje podstawowe funkcje, jego te opcje to jest przyspieszenie i sprint speed. Jeszcze Yusuf Aleksandrini, kolejny bardzo dobry talent. To jeszcze nie koniec naszych poszukiwań. A może i koniec, bo nic tutaj ciekawego już nie zauważyliśmy. No cóż, przed nami kolejne super spotkanie. Tym razem jest to mecz przeciwko Chelsea. Gramy na Stamford Bridge. 10 punktów ma straty Chelsea, więc musimy z nimi wygrać, żeby tutaj nie było niepotrzebnej drużyny kolejnej do rywalizacji o Mistrzostwa Anglii. Ale kto wie, te mecze zawsze są emocjonujące i ciekawe, więc zapraszam wszystkich na Stamford Bridge, na nasze trzecie spotkanie w tym odcinku. Jest właśnie, Stamford Bridge, zawsze te spotkania Chelsea-Liverpool są mega emocjonujące, nie inaczej w serii kariery. Tym razem oczekujemy kolejnych wielkich tutaj bramek. Świetnych parad bramkarskich, kapitalnych akcji w obronie i odwrotnie, przed nami mecz wysokich lotów, mam taką nadzieję, pełny stadion oczywiście, o, John Terry jeszcze żyje, chociaż oczywiście no, jego sposób życia jest bardzo zdrowy i naprawdę wiecie o co mi chodzi. I zobaczmy właśnie, jak się prezentuje wyjściowy skład Chelsea. Jest Zuma, obok którego jest Torgan Hazard, który jest zawsze bardzo groźny, a na ławce Aguero, Varane, Oscar, Fabregas, naprawdę bardzo mocny zespół Chelsea. I to też niespodzianką jest, że dopiero na 4. miejscu jest londyński klub pod wodzą Jose Mourinho. Oto moja wyjściowa 11. Szkretel ma czerwoną kartkę, więc Lovren dostaje miejsce w pierwszym składzie. I rozpędza się Markowicz, ale... Przed nim cała linia obrony. Choć teraz wychodzi do piłki Sterling. Niekryty jest Raheem Sterling, strzela z dystansu. O, Ramirez przed szansą na otwarcie wyniku. Prosto w Mignole. I mamy koniec pierwszej odsłony. To jest na razie takie badanie terenu, wykonanie obu drużyn. Takie dwie mocne szanse. Sterling oraz bodajże Torgan Hazard. Nie, Ramirez. Ale nadal 0-0. Groźne użytkowanie w pole karne, poprzeczka. Co teraz zrobił De Silio? Co teraz robi Chelsea? Co teraz robi Chelsea kolejny raz? Jak nie poprzeczka, to słupek. Dobre rozegranie drużynowe. Miralem Pjanić! Dobija to Daniel Sturridge! Jest! 1-0. I teraz Sturridge ucisza swój były klub. Świetnie drużynowo tutaj wyczekali piłkarze Liverpoolu. Tutaj jeszcze fenomenalna interwencja Courtois. Wydawało się, że ten strzał pięcia wpadnie do siatki, ale tak czy siak świetnie tam się znajdował Daniel Sturridge. Ależ teraz Gaja wychodzi
I będzie faul, i będzie kartka. Świetnie teraz Gaja się zachował. Świetna akcja Gai. Wymusił faul Edena Hazarda. O-o. Jest koniec. To jest taktyczne zwycięstwo mojej drużyny. Zagramy jak Chelsea przeciwko Chelsea. I wygramy jak Chelsea. No i cóż, przed nami ostatni mecz w tym odcinku. Arsenal przegrywa ze Stoke City. Kolejne 3 punkty więcej od kanonierów. I z tego co widzę, Manchester też zremisował, więc kolejne punkty i uciekamy. Uciekamy, uciekamy następnym rywalom i teraz nasza sytuacja wygląda bardzo, bardzo komfortowo. Dobra, wyślejmy jeszcze te scouty do Polski, żeby nie było. Niech mi znajdzie jakiegoś, nie wiem, rozgrywającego, by się przyda do kadry jakiś. Choć nie wiem, czy będę i tak kadr prowadził po Euro 2016, od razu wam mówię. Tak jak wcześniej mówiłem, jedyne mecze, które będę grał reprezentacją, to będzie Euro na koniec sezonu tego. Teraz muszę zgłosić reprezentację, zobaczmy kogo nie mam w składzie. Wszystko jest okej, okay, tylko Rybosa zamienimy. Ale że Robak jest w kadrze. No cóż, przed nami mecz ze Spurs. Gramy u siebie, po kontuzji powraca Alberto Moreno, więc to jest super informacja, będzie rywalizacja na lewej stronie. No i cóż, ruszamy. Musimy ten mecz kolejny... I znowu Manchester United zremisował. Coraz łatwiej to wygląda. Doszliśmy już do tego punktu, gdzie niestety, ale to jest ostatni mecz w tym odcinku, ale to jest nadal bardzo, bardzo ważne spotkanie. Gramy przeciwko Tottenhamowi. Nadal bardzo mocna drużyna, zawsze gotowa rywalizować z nami. Wręcz na śmierć i życie. No, wychodzą nasi przeciwnicy, zobaczmy. Kto jest w składzie? Jest Lamela, jeżeli dobrze widzę. Paulinho. Na S ktoś. Stambuli chyba, jeżeli dobrze kojarzę. Jest Christian Eriksen, jest chyba Higuain, więc teraz już wystawiają wszystkie możliwe najlepsze armaty, które mają do dyspozycji. Ja też wystawiam największe armaty. Skład ten sam, co z Chelsea. Liczymy na ten sam rezultat. Kolejne 3 punkty w garści, które nam naprawdę już teraz pomogą odskoczyć Manchesterowi na chyba 7 punktów aż. To było już teraz wymarzonym wynikiem, będąc jeszcze 2 miesiące przed końcem sezonu. No i tak jak mówiłem, jest Stambuli, jest Lamela, Eriksen, Higuain na ławce. Nie ma chyba żadnego takiego zawodnika, którego byśmy się bali. No może zamiast Jedlina bym stawił Walkera. Jose Gaya, ależ teraz był faulowany. Sędzia nie dyktuje faulu, dopiero teraz wskazuje na wznowienie gry. Ze stałego fragmentu gry świetnie się wykazał tutaj Gaya. Dynamika naprawdę świetna. No i właśnie ten Jedlin, o którym wspominałem, zarabia żółtą kartkę. Rusza Liverpool, świetne zagranie Coutinho, 1-2 z Danielem Sturridge'em. Sturridge przed szansą. Świetnie Mikel Form. Jeszcze jest Pjanić, on teraz szuka miejsca do uderzenia. Pjanić. Jose Gaya, on też jest szybki, teraz gracze w pole karne. Jose Gaya, ależ teraz łatwo minął rywala. Jose Gaya, ależ to jest talent. Muszę go kupić w następnym sezonie. To jest zawodnik, który na wypożyczeniu gra jak człowiek warty 40 milionów euro. Mija z łatwością jednego, drugiego rywala. Powoduje, że inni zarabiają na nim żółte kartki. Ośmiesza piłkarzy Chelsea. Hazarda właśnie między innymi, on też na nim zabił żółtą kartkę. Teraz jest rykoszet, pomaga mu to, ale nieważne. Ten zawodnik ostatnio jest w niebywałej formie. Ostatnio, od momentu kiedy w ogóle zagrał pierwszy raz w koszulce Liverpoolu, jest wyśmienity. A to nie koniec naporu Liverpoolu. Stambuli popełnia błąd, za długo tą piłkę przetrzymuje. Staric może teraz podwyższyć stan gry bardzo szybko i tak się właśnie dzieje. Daniel Staric. 2-0. O-o. Groźne wejście w pole karne i nie ma bramki. Świetny tutaj zagranie, świetne zagranie do piłkarza. Nie, to Stambuli był czy Nasser Shadi, ale strzał niecelny. I mamy koniec pierwszej połowy, bardzo dobrze. Dwa szybkie ciosy, kontrujące. Liverpool na razie trzyma Tottenham na deskach. Nawet ten zawodnik nie jest w stanie pomóc, choć ten jak najbardziej. Kolejny akcja Liverpoolu z łatwością, minięty Facio, który nie jest szybki. Sturridge przed szansą na drugą bramkę.
3, 0. Ośrodkowanie w pole karne, Higuain! No, Higuain dzisiaj nie ma swojego dnia. Robi co chce, jak chce, ale piłka nadal nie chce wpaść do siatki. Nawet te strzały odwrócone tyłem, Higuain nie jest w stanie umieścić piłki w siatce. O, Aaron Lennon. Ajajaj, niestety rzut karny nie będzie chyba czystego kąta. Za chwilę zobaczymy, jak to się potoczy. Fauluje Martin Skrtel, niestety, ale 90 minuta tego spotkania. Aaron Lennon przyspiesza, jest rzut karny. Piłka na 11 metrze. Erik Lamela przed szansą na zdobycie honorowej bramki. Ja się nie patrzę. Gol. I dopiero teraz sędzia kończy to spotkanie. No Henderson się nabawił niepotrzebnego urazu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po meczu. Co powiedzą na ten temat doktorzy. No, ale nieważne, 3-1 pewnie. A oto tabela Ligi Angielskiej. Jak na razie Liverpool przed Manchesterem, Arsenalem i Chelsea. Dalej już ze stratą do top 4 City, Spurs, Everton, Queen's Park Rangers. Jeszcze tam się jakoś utrzymuje. Top 10, z kolei zaskoczeniem jest słabe, naprawdę fatalne na dyspozycję West Hamu, który może nawet spaść z ligi. No i cóż, to był specjalny odcinek numer 50 z Facecam, jak mogliście mnie oglądać. Mam nadzieję, że wam się naprawdę bardzo podobało. Ja się bawiłem bardzo dobrze, pokonałem kilku naprawdę wartościowych rywali. No i teraz przed nami kolejne emocje w kolejnych odcinkach. Zapraszam wszystkich na nie bardzo serdecznie, zostawcie łapkę w górę, naprawdę to bardzo dużo dla mnie znaczy, jeżeli chodzi przykładowo o taki specjalny odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie. Peace out.